Historia naszego kraju to bohaterskie zrywy, niezłomna walka z okupantem do ostatniej krwi kropli, ale mamy w niej również bardzo mroczne karty. Są postacie, które łączą ze sobą te wszystkie rzeczy. Choćby bohater tego odcinka, który był, wybaczcie kolokwializm, totalnym kozakiem. Bo jakim szaleńcem trzeba być, aby dobrowolnie trafić do jednej z najbardziej nieludzkich fabryk śmierci w historii naszej planety, a następnie z niej uciec? Odpowiem dzisiaj na to pytanie, jak i na wiele innych dotyczących tego niezwykłego człowieka, którego ostatecznie zdradził kraj, za który tyle lat zaciekle walczył. Myślę, że historia rotmistrza Pileckiego to obowiązkowy rozdział historii i strasznie wzruszający, smutny koniec, za który czuję wstyd, że tak naprawdę to zrobili mu Polacy. Ten materiał powstał m.in. w oparciu o informacje z książki Rotmistrz Pilecki – Ochotnik do Auschwitz. A całą książkę oczywiście w formie audiobooka możecie wysłuchać na bookbeat.pl. Korzystając z kodu w opisie, macie pełny dostęp przez pierwszych 30 dni zupełnie za darmo. BookBeat to usługa, dzięki której macie nieograniczony dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków. Niezależnie czy lubicie biografię, fantastykę czy romanse, a może chcecie się samodoskonalić przez rozwój osobisty, to w każdej kategorii znajdziecie ogromną ilość świetnych pozycji. Jeśli chodzi o aplikację, to ona jest bardzo przejrzysta, a to co mi osobiście się podoba, kiedy nie wiem co wybrać, jest taka zakładka jak hity dnia, dzięki czemu mogę odkrywać zupełnie nowe rzeczy. Przy książkach są również ich oceny, a dzięki temu zaoszczędzicie czas, omijając słabe pozycje. Link do prostej rejestracji oraz specjalny kod znajdziecie w pierwszej linijce opisu tego filmu. Polecam. Najlepiej samemu się przekonać dzięki 30 bezpłatnym dniom. Tymczasem zaczynajmy historię rotmistrza Witolda Pileckiego. Witold Pilecki przyszedł na świat 13 maja 1901 roku w Łońcu. I to, że był ogromnym patriotą, nie było oczywiście przypadkiem. Wychował się w domu, gdzie bardzo pielęgnowano miłość do ojczyzny, która przecież w jego dzieciństwie była od ponad 100 lat pod zaborami, ale od początku. Witold Pilecki pochodził ze szlacheckiego rodu. Jego ojciec Julian Pilecki ukończył Instytut Leśny w Petersburgu, a jako że Polacy z wyższym wykształceniem pod zaborami mogli pracować tylko w głębi Rosji, trafił do Ołońca pod fińską granicę. To tam poznał Ludwikę Osiecińską, córkę leśniczego, z którą wziął ślub, i tam na świat przyszło pięcioro ich dzieci. Maria, która zmarła w dzieciństwie, Józef, bohater tego materiału, czyli Witold, oraz Wanda i Jerzy. Rodzina mieszkała w Łońcu. Tak ten czas wspominał przyjaciel Witolda z dzieciństwa, Wacław Szukiewicz. Miejsce dalekie od kraju rodzinnego i służba ojca skazywałaby rodzinę Pileckich na zrusyfikowanie, gdyby tak jak w wielu podobnych wypadkach, matka nie odegrała roli budzicielki ducha polskiego. Treść patriotyczną tłumaczyła matka dzieciom. Kawaleryjska fantazja, odwaga rycerzy, samozaparcie i poświęcenie porywały i zachęcały małego Witka. Opowiadania matki o powstaniu styczniowym, o Murawiewie, Wiesztelu, o Wilnie, o poniewieraniu i katowaniu przez niego Polaków, o konfiskatach majątku rodziny i zmuszaniu jej do tułaczki przeorały głęboko duszę małego chłopca, zasiewając w niej ziarno późniejszych czynów. Mimo tej całej edukacji i odwiedzania rodzinnych polskich stron w każde wakacje, ojciec w obawie przed rusyfikacją zdecydował się wywieźć rodzinę do Wilna, samemu pozostając w Ołońcu. Młody Witek poszedł do gimnazjum, gdzie wstąpił do tajnych polskich organizacji samokształceniowych, a w 1913 roku, więc kiedy miał 12 lat, wstąpił do konspiracyjnej drużyny skautowskiej, gdzie ćwiczył hartowanie ducha i ciała. Co ciekawe, to zajęcia z młodymi skautami potajemnie prowadzili członkowie paramilitarnego Strzelca, którzy szykowali się na rozkaz Józefa Piłsudskiego do zbrojnej walki o niepodległość. Ale pod koniec lipca 1914 roku wybuchła I wojna światowa i rodzina Pileckich po turnusie wakacyjnym do Wilna już wrócić nie mogła. Musieli zostać u babki w okolicach Orszy. To tam w 1915 roku Witold zakłada harcerstwo i to właśnie z osobami z tego harcerstwa dokona najprawdopodobniej pierwszej poważnej akcji, która zresztą będzie miała wpływ na dalsze jego losy. Otóż grupa z Witoldem na czele włamała się do rosyjskich magazynów i pod silnym ostrzałem wartowników udało im się wycofać z łupem w postaci pełnego wyposażenia żołnierskiego.
Tak wyekwipowani młodzi ludzie zostali wiosną 1918 roku wysłani do pierwszego polskiego korpusu generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Jednak korpus został rozformowany i wkrótce wrócili do domu, a z niego znów rodzina musiała uciekać przed bolszewickimi aresztowaniami. Również ojciec wrócił spod fińskiej granicy, a właściwie to uciekł. Tutaj powód ucieczki znajdziemy w książce Rotmistrz Pilecki, ochotnik do Auschwitz. W tym czasie niespodziewanie zjawił się nasz ojciec. Uciekł z Ołońca już po wysłużeniu emerytury. Zajmując wysoki szczebel urzędniczy rewizora leśnego, nie uszedłby z życiem, pozostając na miejscu w czasie rewolucji. Druga połowa 1918 roku to walka o wolność ojczyzny. I zarazem początek drogi do nieśmiertelnej chwały Pileckiego. Pod koniec 1918 roku 17-latek porzuca szkołę i dołącza do armii, by w nowy rok 1919 roku przejść swój pierwszy prawdziwy chrzest bojowy, tocząc walki przeciwko Niemcom na dworcu kolejowym w Wilnie, a chwilę później z bolszewikami, zdobywając magazyn broni i amunicji w kamienicy przy Wroniej 5, tak zwane Wronie Gniazdo. Jednak radość z odbicia miasta została brutalnie przerwana. W nocy z 2 na 3 stycznia zwiad doniósł o znacznych siłach Armii Czerwonej zbliżającej się do Wilna. Wywiązały się walki, a dowództwo uznało dalsze starcie za bezzasadne i nakazano oddziałom polskim ewakuację. 6 stycznia nad ranem, 10 km od Wilna, żołnierze niemieccy zatrzymali wycofujący się oddział Polski. Zmuszono dowództwo do podpisania aktu kapitulacji, a wojaków do złożenia broni. Z ponad 1100 żołnierzy, 200 odmówiło poddania się, a wśród nich Pilecki, który postanowił kontynuować walkę jako ułan pod dowództwem braci Dąbrowskich i faktycznie w oddziale braci służył jeszcze do marca. Z rozkazu dowództwa wrócił do Warszawy, gdzie kontynuował naukę w gimnazjum. Przyłączył się do drużyny harcerskiej i spotkał nawet Józefa Piłsudskiego. Razem z kolegą, nawet podczas przyjazdu marszałka, wskoczył na stopień. Marszałek podobno przyjaźnie zagadał do chłopców. Pilecki ukończył 6 klasę i znów walczył, choćby z wycofującymi się bolszewikami i oddziałami litewskimi. Za walki z lat 1918-1921 został wielokrotnie odznaczony, między innymi medalem pamiątkowym za wojnę 1918-1921, za wyzwolenie Wilna, krzyżem Litwy Środkowej, medalem niepodległości i krzyżem walecznych. To ostatnie odznaczenie otrzymał dwukrotnie. Po zakończeniu działań militarnych zdał maturę. Warto nadmienić, że Witold znał już w tamtym momencie biegle 3 języki obce – rosyjski, niemiecki i francuski. Po zdaniu matury rozpoczął edukację wyższą na Akademii Sztuk Pięknych, jednak z przyczyn ekonomicznych nie mógł jej kontynuować. Wstąpił więc do szkoły podoficerskiej i zaangażował się w działalność Związku Bezpieczeństwa Kraju. Na temat tej organizacji tak pisał sam. Były to jeszcze czasy niepewne i chodziło o to, by wśród społeczeństwa wskrzesić tradycje żołnierskie. Ćwiczono się więc z bronią, musztrowano, by na wszelki wypadek być gotowym. Los bowiem już od wieków narzucał ludziom kresów tę twardą rzeczywistość. W kolejnych latach przyszły rotmistrz zajmował się m.in. gospodarstwem czy należał do kółek rolniczych. Ale nie porzucił miłości do armii. I tak w 1926 roku został mianowany podporucznikiem rezerwy z przydziałem do 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich, z którymi odbywał coroczne kilkutygodniowe szkolenia. Tam też z roku na rok zdobywał coraz większe uznanie przełożonych. Z początku jego służbę oceniano przeciętnie, by w kolejnych latach dojść do bardzo wysokiego poziomu. Podkreślano jego cechy takie jak opanowanie, odporność nerwową, poczucie godności, postawę obywatelską, obowiązkowość. Co ciekawe, również wybór Akademii Sztuk Pięknych nie był przypadkowy, bo poza odsyłaniem wrogów do wiecznej krainy, Pilecki całkiem nieźle malował, co widzicie zresztą na zdjęciu. Poza malowaniem obrazów pisał jeszcze wiersze, komponował, grał na pianinie i gitarze. Kolejną ciekawostką jest, że w jednej z opinii z 1934 roku zamieszczono informację, iż Witold Pilecki używa papierosów i alkoholu, jak to określono, w miarę. W 1931 roku z kolei 30-latek ożenił się z Marią Ostrowską. Kobieta była nauczycielką w szkole powszechnej. Para doczekała się dwojga dzieci, Andrzeja urodzonego w 1932 i Zofię 1933 rok. Witold bardzo kochał dzieci, uczył je jeździć konno, pływać, wyrzeźbił im szachy, opowiadał o przyrodzie. Pan Andrzej i pani Zofia nadal żyją. Pan Andrzej tak wspominał ojca na kanale Świadkowie Epoki, który zresztą polecam serdecznie. Oni się bardzo kochali. Ojciec zawsze poświęcał jeszcze czas jakiś taki, żeby mamy zrobić przyjemność.
I mama wracała zmęczona, gdzieś tam koło południa czy po południu, to myśmy już przygotowali jakiś pokaz. Na przykład ja byłem łanem, Zośka była panną i tak para taka tego, ja szablą, tam czako takiej na głowie, tego Zosia tam panienkę, tak sukienka krótka, tego i tak sobie tak dwoje. No i najczęściej jakiś próbował nam nauczyć jakoś wierszyka małego, coś tam na przykład ja, och, mama, donemu la szokola. I tego, mama tak, mama francuski znała, więc tego, była zdziwiona, było tego, no, i się uśmiechała. W jednym ze źródeł możemy przeczytać. Nie było w Sukurczach działalności społecznej, w której nie udzielałby się Pilecki. Był naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej i prezesem mleczarni, z której masło sprzedawano nawet w Wilnie. Założył z miejscowymi rolnikami kółko rolnicze. W swoim gospodarstwie specjalizował się w produkcji nasion, koniczyny. Niestety 39 rok przyniósł światu okrutny konflikt zbrojny. Rotmistrz zostanie absolutnym bohaterem, a pragnienie wolności będzie go kosztować życie, ale po kolei. 26 sierpnia 1939 roku pod dom w Sukurczach zajechało auto z gońcem, które dostarczył Witoldowi wiadomość o mobilizacji. Od razu Pilecki utworzył w Krupie punkt mobilizacyjny, a trzy dni później wyruszył na wojnę. Zdążył jeszcze żonie powiedzieć, że wróci za dwa tygodnie. Jak wiemy, największy konflikt w historii świata rozpoczął się 1 września 1939 roku o godzinie 4:45 na Westerplatte. Jak również wiemy, polska armia nie miała szans z potężnym wówczas niemieckim najeźdcą. Mimo to nasi żołnierze bohatersko stawiali opór. Dywizjon piechoty, do którego dołączył Witold, został rozbity w nocy z 4 na 5 września, a nasz bohater stracił swoją starą klacz, która nazywała się Bajka. Nie ma to nic wspólnego z propagandowymi szarżami końmi na czołgi. To akurat mit niemieckich propagandzistów. Pilecki jeszcze z niedobitkami ułanów dostał się do Włodawy, gdzie jako zastępca majora Jana Włodarkiewicza walczył do kapitulacji pod koniec września. W swoich wspomnieniach Witold Pilecki napisał: w lasach dobiega nas wieść, że Warszawa i Modlin są już zajęte przez Niemców. Oficerowie oddziału decydują, że dalszy pobyt w lasach jest mniej korzystny dla sprawy niż walka innego rodzaju z najeźdźcą. Ponieważ rozkazu demobilizacji nie było, więc wszyscy są wojskowi. Muszą tylko z konieczności zmienić mundur na cywilne ubranie. Wkrótce Witold Pilecki wraz z innymi konspiratorami zakłada Tajną Armię Polską, w skrócie TAP. Pilecki zaczął się posługiwać przybranym nazwiskiem, legitymował się jako Tomasz Serafiński. Latem 1940 roku dwóch członków organizacji TAP zostało aresztowanych przez gestapo i trafili do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To był zresztą pierwszy transport więźniów z Warszawy. W wyniku tych wydarzeń zwołano naradę sztabu organizacji, na której podjęto decyzję, że Witold Pilecki dostanie się do obozu Oświęcimskiego, w którym przeprowadzi rozeznanie oraz utworzy wewnątrz obozu wojskową konspirację. Sam Pilecki wspominał to tak: wyjaśniam, że do tego kroku nakłonił mnie major Włodarkiewicz Jan. Przez oświadczenie mi, że wymienił on moje nazwisko przed pułkownikiem Roweckim, pseudonim Grot, który był wówczas głównym komendantem ZWZ, jako człowieka, który zdecydowałby się wejść do pierwszego z brzegu obozu i zorganizować tam pracę konspiracyjną. Eleonora Ostrowska, dla której Pilecki był szwagrem jej męża, wspomina z kolei moment aresztowania rotmistrza i trzeba przyznać, że to co zrobił wymagało ogromnej odwagi, bo miał szansę w ostatniej chwili się wycofać. Dozorca Jan Kiliański, zaprzysiężony żołnierz TAP, przyszedł do mnie i oznajmił, że jesteśmy otoczeni przez mundurowych Niemców, którzy z każdego domu wyprowadzają mężczyzn i ładują na samochody. Pan Jan, mówiąc to, podał Witoldowi dwie możliwości uniknięcia bramki. Ucieczkę do nieobstawionej części Żoliborza przez przylegające do naszego domu ogródki, które nie były przez Niemców strzeżone, lub ukrycie się w miejscowej kotłowni centralnego ogrzewania, która była już nieraz wypróbowaną kryjówką. Ku mojemu zdumieniu Witold propozycję tę odrzucił i nie chciał nawet próbować się ukryć w moim mieszkaniu. Po chwili do moich drzwi energicznie zastukano. Otworzyłam i w drzwiach stanął niemiecki żołnierz. Zapytał, kto tu mieszka. Nie zdążyłam odpowiedzieć, gdyż w tej chwili z pokoju wyszedł Witold. Niemiec nie legitymował go. Witold ubrał się i żegnając ze mną szepnął: zamelduj gdzie trzeba, że rozkaz wykonałem.
Niemiec Witolda wyprowadził. Ochłonąwszy, spojrzałam przez okno i zobaczyłam odjeżdżające załadowane samochody ciężarowe. Cały raport dostępny jest w książce Ochotnik do Auschwitz, którą możecie, przypominam, wysłuchać na bookbeat.pl. Ja przytoczę fragment, żeby zobrazować wam skalę absurdu, w jakim znalazł się Pilecki. To miejsce we wspomnieniach moich nazwałbym momentem, w którym kończyłem ze wszystkim, co było dotychczas na ziemi i zacząłem coś, co było chyba gdzieś poza nią. Nie jest to silenie się na jakieś dziwne słowa, określenia. Przeciwnie, uważam, że na żadne słówko ładnie brzmiące, a nie istotne, wysilać się nie potrzebuje. Tak było. W głowy nasze uderzały nie tylko kolby SS-manów, uderzało coś więcej. Brutalnie kopnięto we wszystkie nasze dotychczasowe pojęcia, do których myśmy na ziemi się przyzwyczaili, do jakiegoś porządku rzeczy, prawa. To wszystko wzięło w łeb. Usiłowano uderzyć możliwie radykalnie, załamać nas psychicznie jak najszybciej. Za drutami na wielkim placu uderzył nas inny widok. W nieco fantastycznym, pełzającym po nas ze wszystkich stron świetle reflektorów widoczni byli jacyś niby ludzie. Z zachowania podobni raczej do dzikich zwierząt. Bezwzględnie obrażam tu zwierzęta, nie ma jeszcze w naszym języku określenia na takie stwory. W dziwnych ubraniach w pasy, jakie się widywało na filmach o Sing Sing z orderami na kolorowych wstążkach, tak mi się wtedy w migającym świetle wydawało, z drągami w ręku rzucili się z dzikim śmiechem na pojedynczych naszych kolegów, bijąc ich po głowach, kopiąc leżących już na ziemi, w nerki i w inne czułe miejsca, wskakując butami na klatkę piersiową, brzuch. Zadawali śmierć niesamowitym jakimś chichotem. Mimo początkowego szoku, a to musiało być niezwykle traumatyczne doświadczenie, musiał działać. Utworzył tajną organizację nazywaną najpierw Tajną Organizacją Wojskową, a później Związkiem Organizacji Wojskowej. Teraz chciałbym napisać o początku montowanej tam pracy. W tym czasie zasadniczym zadaniem było założenie organizacji wojskowej w celu podtrzymania kolegów na duchu poprzez dostarczanie i rozpowszechnianie wiadomości z zewnątrz, zorganizowanie w miarę możliwości dożywiania i rozdzielania bielizny, przekazywanie wiadomości na zewnątrz oraz jako uwieńczenie wszystkiego przygotowanie oddziałów własnych do opanowania obozu, gdy nadejdzie rozkaz zrzucenia tu broni lub siły żywej, czyli desantu. Już w październiku poprzez zwolnionego z obozu Aleksandra Wielkopolskiego Pilecki posyła pierwszy raport. 18 marca 1941 roku dotrze on do Londynu. Ale poza konspiracją Pilecki musiał zrobić coś, co nie udawało się wszystkim, czyli przeżyć. Kluczem do sukcesu było dostać się do odpowiedniego komanda, gdzie można było liczyć na dodatkową rację żywnościową, nie pracować ponad ludzkie siły i pracować pod dachem, czyli uniknąć śmiertelnego głodu, wycieńczenia i wychłodzenia. Pilecki więc zaczął pracować najpierw jako sprzątacz, później pielęgniarz, a od marca 1941 roku przeniósł się do stolarni. Rotmistrz musiał również zawiadomić rodzinę, aby ta nie próbowała go wykupić. Jest mi tu dobrze, chcę zostać do końca. Taki komunikat odebrała żona. ZOW, czyli wspomniany już Związek Organizacji Wojskowej, w Auschwitz zajmował się głównie raportowaniem zbrodni SS-manów. Opisy tych zbrodni w raportach są momentami niewyobrażalne, ale również dają zupełnie inną perspektywę, bardziej chłodną, rzeczową. W każdym razie to dzięki między innymi tym raportom wysyłanym do Komendy Głównej ZWZ okrucieństwo okupantów ujrzało tak szybko światło dzienne. Organizacja zajmowała się także pomocą więźniom wewnątrz, zdobywając dla nich lekarstwa czy dodatkowe porcje żywności. Starano się także ratować chorych przed śmiercią w komorach gazowych, zabierając ich karty zdrowia. Ile żyć uratowano? Tego nie da się oszacować, ale swoje zadanie Pilecki wraz ze wspólnikami wykonali jak należy i robili co mogli. Dodatkowo Pileckiemu udało się utworzyć porozumienie z innymi działającymi wewnątrz organizacjami konspiracyjnymi. Warto też nadmienić, że ZOW nie organizowało ani nie popierało ucieczek z obozu. Dlaczego? Z powodu represji dla innych więźniów. Niemcy stosowali odpowiedzialność zbiorową. Za każdego jednego uciekiniera życie traciło 10 osadzonych. Wszystko zmieniło się w roku 1942, kiedy Niemcy zaczęli przeprowadzać coraz więcej egzekucji, w tym również członków ZOW. Sam Pilecki również musiał się w końcu wydostać. Na horyzoncie pojawiło się duże zagrożenie. W marcu 1943 roku aresztowano i osadzono Bolesława Kuczbarę, który znał i Pileckiego, i innych członków ZOW, więc mógł ich wydać. Domyślano się, że będzie torturowany.
Początkowo Pilecki planował uciec kanałami ściekowymi, ale wybrał inny sposób. Postanowiono, że Pilecki ucieknie razem z dwoma innymi więźniami przez piekarnię oddaloną 2 km od głównego obozu. Jeden z potencjalnych uciekinierów już tam pracował, dwóm pozostałym udało się tam zatrudnić. Terminem ucieczki był poniedziałek wielkanocny 1943 roku, dokładnie noc z 26 na 27 kwietnia. Uciekinierzy musieli odłączyć alarm, odkręcić śrubę blokującą sztabę w żelaznych drzwiach i otworzyć je dorobionym kluczem, na koniec dostać się do oddalonej 90 km Bochni. Ucieczka miała nastąpić po drugim wypieku, ale się opóźniała. Szły kolejne, a panowie nie znaleźli odpowiedniego momentu. Wreszcie taki się nadarzył. I tak wspominał to Pilecki. W następnej turze wędrówki SS-mana od drzwi, gdy był od nich odwrócony plecami, Jasio bezgłośnie odsunął dwa rygle górne i dwa dolne. Piekarze, zmęczeni, siedzieli bądź leżeli, wszyscy w wielkiej hali. Rygle zajęły więcej czasu niż mutra. Jasiek w ubraniu już na oczach SS-mana wszedł do ubikacji, która była tuż przy drzwiach. SS-man nie zwrócił uwagi na to, że był on ubrany. Może jako nowy sądził, że nad ranem jest to rzecz normalna. Na razie niby szło dobrze. Nagle stała się i rzecz nieprzewidziana. Tknięty jakimś przeczuciem, czy może wprost bezmyślnie, SS-man podszedł do drzwi, stanął twarzą do nich o jakieś pół metra i zaczął je oglądać. Odstawiłem taczkę, mimo iż stałem 4 metry za nim. Edek również zamarł z przerażenia koło stosu węgla. Obaj czekaliśmy tylko głośnego krzyku SS-mana jako hasła, by rzucić się na niego, obezwładnić i związać. Dlaczego nic nie zauważył? Czy w ogóle miał oczy otwarte, czy też może śniło o czymś? Tego już potem nigdy zrozumieć nie mogłem. Przypuszczam, że i on musiał się nad tym nazajutrz głowić w bunkrze. W każdym razie ucieczka się oczywiście udała, a Pilecki kontynuował działalność konspiracyjną. Byłem więc w tym piekle 947 dni i tyleż nocy. Wychodząc miałem o kilka zębów mniej niż w momencie tu przyjścia oraz złamany mostek. Zapłaciłem więc bardzo tanio za taki okres czasu w tym sanatorium. W późniejszym okresie również planował odbijanie więźniów z obozu, ale do tego nie doszło. Pilecki działał w konspiracji na terenach okupowanych aż do zakończenia wojny 8 maja 1945 roku. Mimo tego, że z powodu innych powierzonych zadań miał zakaz udziału w Powstaniu Warszawskim, to i tak w nim walczył jako szeregowy żołnierz. Zresztą, czy ktoś sobie wyobraża, że taki wojownik by sobie odpuścił taki zryw? Po kapitulacji powstania trafił do obozu przejściowego, potem jenieckiego i w końcu do tak zwanego oflagu w Munrau, który został wyzwolony przez Amerykanów pod koniec kwietnia 1945 roku. Z wyzwolonego obozu wyjechał do Włoch, by tam służyć w drugim korpusie polskim generała Andersa. Jednak chciał wrócić do kraju, a generał przyznał mu rację. Mimo zakończenia wojny, rotmistrz Witold Pilecki nie porzucił walki o niepodległą Polskę, bo taka nie była po wojnie. Jako żołnierz tajnej polskiej organizacji musiał się ukrywać. W grudniu 1945 roku jako Roman Jezierski udał się do Warszawy celem zorganizowania siatki wywiadowczej. Wykorzystał kontakty z dawnej tajnej armii polskiej. Pracował też na etacie magazyniera. W tym okresie żona Maria odwiedzała go co 2 tygodnie. Zatrzymywała się w wynajmowanym przez męża mieszkaniu. Oczywiście w konspiracji. Organizacji, którą utworzył Pilecki, a która nie miała nazwy, nie była sformalizowana i nie składano przysięgi, udało się choćby zdobyć kopię niekorzystnych dla Polski umów handlowych z Sowietami, raport o komunizacji szkół i pogromie kieleckim. Pogrom kielecki to seria napadów na ludność żydowską, jaka miała miejsce 4 lipca 1946 roku w Kielcach. Pogromu dokonywali mieszkańcy Kielc oraz żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej. Wracając jednak do tematu, w czerwcu 1946 roku generał Anders wydał Pileckiemu rozkaz wyjazdu na zachód. Zagrożenie aresztowaniem było ogromne, ale jak można się domyślić, rotmistrz ani myślał wyjeżdżać, choćby ze względu na rodzinę, której nie chciał opuścić. Ja zostanę, wszyscy nie mogą stąd wyjechać, ktoś musi tu trwać, bez względu na konsekwencje. Ostatecznie na początku 1947 roku rozkaz odwołano i zatwierdzono pracę Witolda przy rozładowywaniu lasu, czyli rozwiązywaniu oddziałów leśnych i przerzucaniu narażonych na aresztowanie partyzantów na zachód. Niestety w kwietniu 1947 roku socjaliści natrafili na ślad grupy Pileckiego, zaczęły się aresztowania. W maju rodzina Pileckich zawsze świętowała. Obchodzono wtedy urodziny i imieniny Marii oraz urodziny Witolda.
Jednak w maju 1947 roku rotmistrz nie zdążył dotrzeć do bliskich. Został aresztowany 8 maja w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85, mieszkania 6. Od razu został przesłuchany przez Eugeniusza Chimczaka, okrutnego zbrodniarza. Ten w latach 90. pytany o Pileckiego odpowiedział, że nie pamięta. Chimczak służył w aparacie bezpieczeństwa aż do roku 86. W wolnej Polsce skazany na 7,5 roku więzienia, nie odsiedział ani dnia ze względu na stan zdrowia, który nie przeszkodził mu przeżyć kolejnych 16 lat, bo zmarł dopiero w 2012 roku. O metodach tortur Chimczaka można przeczytać w książce Rozmowy z katem autorstwa Kazimierza Moczarskiego. W każdym razie Pilecki nie sypał, a śledczym podsuwał mylne tropy. Choć śledztwo, w cudzysłowie śledztwo, trwało pół roku. Córka Witolda Pileckiego powiedziała kiedyś. Dopiero po rozmowie z księdzem Czajkowskim, który widział ojca jako świadka na swoim kapturowym procesie, przestaliśmy wierzyć, że żyje. Ksiądz Czajkowski opowiedział nam, że ojciec nie był w stanie podnosić głowy, miał połamane obojczyki, ręce zwisały mu bezwładnie wzdłuż ciała. Ksiądz twierdził, że żyje dzięki ojcu, który nie chciał przeciw niemu świadczyć. A żona w momencie pożegnania po ogłoszeniu wyroku widziała, że jej ukochany ma wyrwane paznokcie. Proces polskiego bohatera rozpoczął się 3 marca 1948 roku. Był on oczywiście pokazowy. Rozprawa odbywała się w sądzie wojskowym. W składzie sędziowskim zasiadł m.in. Józef Badecki, który jako sędzia orzekł co najmniej 29 kar śmierci. Oskarżycielem był, o ironio, Czesław Łapiński, który w oddziałach Armii Krajowej podczas wojny był majorem. Za komuny służył socjalistom i pomagał mordować bohaterów. Oczywiście Pilecki nie przyznał się do winy w kwestii prowadzenia wywiadu dla obcego mocarstwa. Twierdził również, że nie przygotowywał zamachu na funkcjonariuszy MBP, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zresztą nie ma co przytaczać zarzutu. Lepiej wspomnieć, że były akowiec Łapiński twierdził, że oskarżeni to przestępcy, którzy zasłużyli na największe potępienie i najwyższy wymiar kary. Sam Pilecki odrzucał wszelkie propozycje jakichkolwiek starań w jego sprawie. W trakcie jednej z takich rozmów miał powiedzieć: jestem bardzo zmęczony i chcę szybkiego zakończenia. 15 marca 1948 roku zapadł wyrok. Witold Pilecki, Maria Szelongowska i Tadeusz Płużański zostali skazani na karę śmierci, pozbawienie honorów, praw publicznych, majątku. Wyrok wydawał Jan Chryckowiak, kolejny zbrodniarz okresu stalinizmu. Po usłyszeniu wyroku Pilecki miał powiedzieć do Eleonory Ostrowskiej: ja tu żyć nie mogę, mnie wykończono, bo Oświęcim to była igraszka. Przyjaciele próbowali jeszcze ratować Witolda. Próbowano nagłośnić jego historię w zagranicznej prasie, ale nikt nie chciał się narażać Sowietom. W Polsce liczono na premiera Cyrankiewicza, który był w Auschwitz i należał do tajnej organizacji. Choć Cyrankiewicz nie znał Pileckiego, to nazwisko Cyrankiewicza pojawiło się w jednym z meldunków z 4 września 1946 roku. Do Cyrankiewicza zwrócili się również inni więźniowie obozu, ale Cyrankiewicz stanowczo odmówił. Zresztą Eleonora Ostrowska twierdziła, że na procesie przeczytano list premiera, w którym twierdził, że Pilecki jest wrogiem ludu, choć rzeczywiście był w obozie. Listu jednak nie znaleziono w aktach. Wyrok został utrzymany w mocy i wykonany. 25 maja 1948 roku strażnicy zaprowadzili Pileckiego na miejsce egzekucji, a ta została wykonana przez Piotra Śmietańskiego, jednego z głównych egzekutorów w okresie stalinizmu, funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa w stopniu starszego sierżanta. Rodzina Pileckiego o egzekucji dowiedziała się dopiero 40 lat później. Witold Pilecki doczekał się uznania, wielu pomników, jest patronem szkół, drużyn harcerskich. Jego imię noszą ronda i ulice, skwery, parki i bardzo dobrze, bo Witold Pilecki był totalnym kozakiem, prawdziwym superbohaterem. Michael Ford, brytyjski profesor historii, uznał rotmistrza za jednego z 6 najodważniejszych ludzi II wojny światowej, a więźniowie Auschwitz, którzy go poznali bliżej, uważali go wręcz za świętego. Tacy ludzie nigdy nie powinni być zapomnieni, bo to oni są naszą tożsamością i naszą dumą. Oczywiście pośmiertnie w wolnej Polsce odznaczono rotmistrza najwyższymi możliwymi honorami, ale w jego przypadku to była formalność. Zdaniem profesora Jana Żaryna ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i UB.
Część wywieziono na wschód, wielu skazano na kary pozbawienia wolności. Całą pełną historię Witolda Pileckiego możecie wysłuchać na bookbeat.pl. Jeszcze raz przypominam, że link do prostej rejestracji oraz specjalny kod znajdziecie w opisie pod tym filmem. Polecam. Ja zachęcam i do zobaczenia w kolejnym materiale.